Dzień dobry. Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a w tym podcaście opowiem Wam historię Jen Roseboro. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do słuchania. Jen E. Binkley urodziła się 2 lipca 1963 roku w niedużym mieście, które nazywa się Efrata. Położone jest w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli Evelyn oraz Samuel. Ojciec Jen był właścicielem dużego banku, który znajdował się w Denver, w Pensylwanii. To właśnie w Denver Jen dorastała, tak samo jak jej przyszły mąż Michael. On też wychowywał się w zamożnej rodzinie, bo jego rodzice byli właścicielami dobrze prosperującego domu pogrzebowego. Był on prowadzony przez rodzinę Roseboro od ponad 100 lat, z pokolenia na pokolenie. Wcześniej właścicielem był dziadek Michaela, a kiedy dziadek zmarł, biznes przejął jego syn, a kolejnym właścicielem miał być Michael. Już jako dziecko wiedział, że będzie w jakiś sposób zabezpieczony finansowo, bo jak często powtarzał innym, jakaś firma sprzedająca zabawki czy meble może upaść, ale ludzie zawsze będą umierać, więc nie zabraknie mu klientów. Rodziny Binkley oraz Roseboro znały się, bo Denver to małe miasteczko. Ale Jen miała okazję poznać Michaela dopiero w latach 80., kiedy jego brat przedstawił ich sobie. Przyjaciele dziewczyny z tamtego okresu opisywali, że była ona często zaangażowana w jakieś akcje społeczne, w jakieś zbiórki charytatywne i to pochłaniało większość jej czasu wolnego. Była osobą rodzinną, bardzo lubiła dzieci i lubiła spędzać czas zarówno ze znajomymi, jak i członkami rodziny, z którymi miała dobry kontakt. W 1987 roku Michael oraz Jen zaczęli się ze sobą spotykać. Jen miała wtedy 24 lata, a Michael 28. A już rok później, w 1988 roku, Michael oświadczył się Jen. Ślub odbył się rok później, w 1989 roku. Na wesele przyszło dużo gości, bo zarówno Michael, jak i jego partnerka byli osobami bardzo lubianymi i posiadającymi wielu przyjaciół. Nieważne kogo zapytało się o zdanie, każdy opisywał, że Jen oraz Michael stanowili idealną parę. Wydawali się bardzo zakochani, byli nierozłączni. Mieli podobne podejście do życia, podobne zainteresowania, a przynajmniej tak mówili ich przyjaciele. Pieniądze nigdy nie były dla nich zmartwieniem, bo tuż po ślubie Michael przejął rodzinny biznes. Od tej pory był on właścicielem domu pogrzebowego i w internecie można znaleźć informację, że tuż po ślubie Michael zarabiał około 400 tysięcy dolarów rocznie. Jego duże dochody wynikały m.in. z tego, że tak jak mówił, a raczej żartował, ludzie zawsze umierali, więc nigdy nie brakowało mu klientów, a poza tym prowadził biznes w Denver. Jest to małe miasteczko, ale przyjeżdżali do niego ludzie, którzy mieszkali w innych małych miasteczkach oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Po ślubie Jen zdecydowała się zrezygnować z pracy w banku swojego ojca i zająć się wychowaniem dzieci. Michael nie miał nic przeciwko, a nawet to on był pomysłodawcą, bo uważał, że tak będzie lepiej dla ich rodziny. Na samym początku małżeństwa ich życie wyglądało tak, że Jen została w domu z dziećmi, do kwestii dzieci przejdziemy za chwilę. Spotykała się często z przyjaciółmi, z rodziną i opowiadała, jak bardzo się cieszy, że trafiła na kogoś takiego jak Michael. Natomiast Michael rozwijał biznes, który przynosił największe dochody w ciągu ostatnich 100 lat. Ludzie kojarzyli rodzinę Roseboro, Michael był szanowany. Jeśli ktoś z innego miasta przyjeżdżał do niego, to zgodnie z opinią panującą gdzieś w tych terenach, Michael był zawsze profesjonalny, potrafił zachować się odpowiednio do sytuacji. Jeśli jacyś klienci w emocjonalny sposób reagowali na śmierć członka rodziny, to on potrafił ich uspokoić. Ponadto mężczyzna był zawsze pewny siebie i nawet w jednym artykule trafiłam na taką informację, że cała rodzina miała coś takiego w sobie, taką aurę związaną z przyciąganiem pieniędzy. Mówi się, że Michael często obnosił się ze swoimi pieniędzmi, w przeciwieństwie do żony, czyli do Jen, która najczęściej nosiła zwykłe ubrania z sieciówki i nie chwaliła się, że jej mąż zarabia 400 tysięcy rocznie.
W ciągu kolejnych lat na świat przychodziły dzieci państwa Roseboro. Łącznie Jen i Michael mieli 4 dzieci. Jedno urodziło się na początku lat 90. w 90. albo 91. roku, kolejne w 96., następnie w 99. i czwarte dziecko, córka, urodziła się w 2002 roku. Na początku lat 2000 Jen stała się podejrzliwa wobec Michaela, ponieważ zauważyła pewne zastanawiające szczegóły. Michael często zostawał w pracy po godzinach, pachniał damskimi perfumami, więc któregoś dnia zapytała go, czy ma romans. Odpowiedział wprost, że od kilku miesięcy widuje się z inną kobietą, bo podniecała go, w przeciwieństwie do Jen, którą się znudził, jak to powiedział, i potrafiła zaspokoić jego potrzeby. Ta relacja miała charakter jedynie seksualny. Michael nie zamierzał zostawiać swojej żony, tak samo jak Jen nie chciała odchodzić od Michaela. Kiedy kobieta dowiedziała się o romansie i o ukrywanych przez lata problemach, postanowiła razem z mężem zacząć chodzić na terapię małżeńską. Przez kilka miesięcy było w porządku, ale po jakimś czasie Michael znów zaczął zdradzać Jen. Mężczyzna próbował to ukrywać przed żoną i kiedy ona pytała go, czy ma romans, odpowiadał, że nie. Jednak Jen wiedziała o tym, że istnieje inna kobieta, ponieważ Michael nie przychodził na rodzinne obiady, nie spędzał czasu z dziećmi i nieustannie powtarzał, że ma dużo pracy i musi zostać w biurze. Po 2005 roku ich małżeństwo zaczęło powoli, ale jednocześnie nieodwracalnie się rozpadać. Jen wiedziała, że Michael z kimś się spotyka, natomiast Michael, kiedy jego żona inicjowała rozmowę, mówił, że jest ona oschła i nie zaspokaja jego potrzeb. Oboje zwierzali się swoim przyjaciołom i rodzicom, że jest między nimi coraz gorzej, jednak w tamtym czasie żadne z nich nie chciało rozwodu. Jen wiedziała, że jeśli zostanie sama z dziećmi, to będzie musiała iść do pracy, będzie musiała utrzymywać 4 dzieci i nawet biorąc pod uwagę alimenty od Michaela, nie będzie już żyła na takim poziomie, na jakim żyła do tej pory. A jeśli chodzi o Michaela, to wiedział, że dojdzie do podziału majątku, ale nie chciał oddawać części majątku żonie, w razie gdyby się rozstali. Tak mówił przyjaciołom. W 2007 roku Michael znów wdał się w romans. Jego kochanka nazywała się Angela Funk. Nie wiadomo dokładnie, jak się poznali. Wiadomo, że miała męża i 2 dzieci. Michael powiedział jej o Jen, ale była to tylko do pewnego stopnia prawda, dlatego że powiedział, że planuje wziąć rozwód, ponieważ jego małżeństwo rozpadło się. Powiedział Angeli, że nigdy wcześniej nie miał kochanki, była ona pierwsza, bo zakochał się w niej i nie potrafił oprzeć się uczuciom. Angela i Michael najczęściej spotykali się w hotelach. A przez to, że Denver to małe miasto, liczące około 2000 mieszkańców, to, że ktoś znajomy ich zobaczył, było kwestią czasu. Za każdym razem, kiedy Michael spotykał jakiegoś znajomego, mówił, że on i Angela planują niespodziankę dla Jen, jednak nigdy nie wytłumaczył, dlaczego musiał pojechać z nią do hotelu. Wkrótce mąż Angeli, Randall, dowiedział się o romansie. Przeczytał wiadomości Angeli i Michaela i zrozumiał, że para planowała ślub. Chciał wziąć rozwód, ale zanim zdążył złożyć papiery, Angela powiedziała mu, że jest w ciąży. Jednak Randall nie wiedział, że nie było to jego dziecko. Było to dziecko Michaela. Do Jen również dotarły plotki o romansie. Nie wiedziała, jak nazywa się kochanka Michaela, ale wiedziała, że istnieje. W tamtym czasie prawie codziennie Jen mówiła Michaelowi, że zamierza wziąć rozwód. Ich relacje w małżeństwie były coraz bardziej napięte, bo czasem Michael mówił, że postara się zmienić, będzie więcej czasu spędzał z rodziną, będzie mniej pracował, a czasami pakował jej walizki i mówił droga wolna. Przechodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli do dnia 22 lipca 2008 roku. Tego dnia o godzinie 23:03 Michael zadzwonił na numer alarmowy i chciałabym przytoczyć teraz tę rozmowę. Pierwsze słowa, jakie wypowiada Michael, to myślę, że moja żona niedawno utonęła. Kiedy operator pyta, ok, co się stało, Michael odpowiada. Położyłem się do łóżka jakieś 1,5 godziny temu i ona była na zewnątrz, ja wyszedłem i zobaczyłem światła na basenie. Ale o Boże,
Nadal ma na sobie szorty oraz buty. Zszedłem na dół i zobaczyłem ją na drugim końcu basenu. Operator pyta, czy kobieta oddycha, na co mężczyzna odpowiada, że nie. I wtedy pada pytanie, czy Jen nadal znajduje się w wodzie. Na co Michael odpowiada, że nie, bo już ją wyciągnął. Następnie operator mówi, że trzeba będzie przystąpić do resuscytacji i pyta Michaela, czy wie, jak to zrobić, na co ten odpowiada, że wie, dlatego że jest ratownikiem. A kiedy operator zachęca go, aby zaczął uciskać klatkę piersiową, Michael mówi, że musi ją wyciągnąć z basenu. Dlatego operator upewnia się i zadaje pytanie, czy Jen nadal jest w basenie. Michael mówi, że tak, po czym, kiedy operator mówi, że przecież przed chwilą powiedział, że wyciągnął ją z basenu, Michael mówi, że tak, przypomniał sobie, faktycznie ją wyciągnął. Potem pada pytanie, czy ktoś jeszcze jest na terenie posiadłości, na co Michael odpowiada, że tak, jego dzieci, ale śpią. Mówi, że mają kolejno 12, 9 i 6 lat. Następnie rozpoczyna się resuscytacja i operator krok po kroku mówi Michaelowi, co ma zrobić, a po kilkudziesięciu sekundach słychać syreny. Rozmowa trwa jeszcze chwilę, Michael wymiotuje, a następnie, kiedy mówi, że karetka przyjechała, rozmowa dobiega końca. Policja przybyła na miejsce 5 minut po wykonaniu telefonu na numer alarmowy. Funkcjonariusze dostali jedynie wiadomość brzmiącą: dzwoniący obudził się i znalazł żonę w basenie na terenie posiadłości. Na miejsce przyjechała też karetka, ratownicy od razu rozpoczęli resuscytację, jednak Jen nie oddychała już od dłuższego czasu. Funkcjonariusze skierowali się na tył posiadłości. Obok basenu leżała przemoknięta 40-kilkuletnia kobieta. Miała na sobie bluzę oraz szorty, a jej mokre włosy były splątane dookoła. Tuż przy basenie znajdowały się ozdobne pochodnie, takie pochodnie tiki. Były one zapalone, przez co miejsce zdarzenia było dobrze oświetlone. Okazało się, że jeden z ratowników znał Michaela. Pracował na pełen etat przy remontach domów, a ratownikiem był jedynie kilka godzin w tygodniu jako wolontariusz. Ratownik Showalter, bo tak się nazywał, znał układ domu, bo kilka miesięcy wcześniej malował jakąś część, która była w tamtym czasie remontowana. Showalter przekazał funkcjonariuszom, że kiedy przybył na miejsce, Michael klęczał obok żony i uciskał jej klatkę piersiową. Śledczy chcieli z nim porozmawiać. Spodziewali się, że Michael będzie w szoku, będzie zdenerwowany albo przerażony, bo taka byłaby reakcja większości ludzi. Jednak Michael był spokojny. Policjanci dostrzegli jeden z wielu dziwnych szczegółów. Mężczyzna miał na sobie jedynie czerwone szorty, jednak nie były one mokre, co nie pokrywało się z tym, co twierdził mąż Jen. Przecież mówił, że musiał wyciągnąć kobietę z basenu, więc dlaczego nie był mokry? Spoglądał na ciało Jen bez emocji. Funkcjonariusze podążyli jego śladem i dostrzegli kolejny szczegół. Ubrania kobiety zostały pocięte, aby ratownicy mogli użyć defibrylatora. Zgodnie ze słowami ratownika, rozpoczęto resuscytację tuż po przybyciu na miejsce. Nie było jednak wymiocin, co oznaczało, że Jen nie odzyskała przytomności i nie zwróciła połkniętej wody. Co z kolei musiało oznaczać, że kobieta od dłuższego czasu dryfowała w basenie. Przed północą potwierdzono, że nie udało się jej uratować. Jen Roseboro zmarła. Po północy na miejsce przyjechała rodzina Jen. Michael nie wchodził z nimi w interakcję, trzymał się na uboczu, palił papierosa i rozmawiał przez telefon. Podczas gdy ratownicy rozmawiali o tym, że należy przewieźć Jen do szpitala, bo może jest jeszcze nadzieja, jeden z funkcjonariuszy zaczął wypytywać Michaela o to, co się stało. Mężczyzna powiedział, że poszedł spać około godziny 22. Jen nie chciała iść jeszcze spać, zamierzała zostać na patio i patrzeć na rozgwieżdżone niebo. Kiedy godzinę później, około 23, Michael wstał do toalety, zauważył, że pochodnie na ogrodzie nadal są zapalone, dlatego zszedł na parter, aby je zgasić. Kiedy zbliżył się do basenu, zauważył na drugim końcu unoszące się na wodzie ciało żony. Chwilę później zadzwonił na numer 911. Policjant wszystko zanotował. Zgodnie z wersją Michaela, Jen musiała wpaść do wody kilka minut przed tym, jak mężczyzna zszedł na dół, kiedy na przykład był w toalecie. Lub wpadła wcześniej, ale mąż jej nie zauważył.
Policjant wyczuwał zapach alkoholu, dlatego zapytał, czy Jen piła. Michael odpowiedział, że nie piła, a kiedy został zapytany o to, czy on pił, odpowiedział twierdząco. Śledczy uznali jego zachowanie za dziwne i zauważyli, że nie tylko nie wydawał się zaniepokojony stanem Jen, ale nawet nie zapytał, czy będzie ona przewieziona do szpitala, czy oddycha, czy da się coś zrobić. Przez to, że nawet śledczy kojarzyli, że Michael Roseboro prowadził dom pogrzebowy, uznali, że on w taki sposób reaguje na tragiczne sytuacje. W końcu na co dzień w pracy obcował ze śmiercią, umiał radzić sobie ze stresem i może tym razem zareagował w podobny sposób. Śledczy oznajmił, że mimo wszystko Michael będzie musiał przyjechać na komisariat policji i zostanie on przesłuchany. Następnie padło pytanie, czy tego dnia mężczyzna pływał w basenie i odpowiedział, że tak. Jen nie pływała, nie miała na sobie kostiumu kąpielowego, więc nie znalazła się w basenie na własne życzenie. Prawdopodobnie. Kiedy na miejsce przyjechali przyjaciele pary, ich rodziny, Michael zostawił ratowników, którzy w tamtym czasie pompowali ciało Jen i zaczął witać gości słowami: cześć, dzięki, że przyjechałeś, przyjechałaś. Tymczasem Jen została zabrana do szpitala. Michael nie zapytał, do którego szpitala ją zabrano, czy żyje, czy zmarła. Nie zrobił nic, po prostu stał przy basenie i myślał. Nie zajął się dziećmi, które obudziły się przez syreny i zeszły na dół. Kiedy Jen została zabrana do szpitala, na miejsce przyjechał najstarszy syn pary, 17-letni Samuel. Po przywitaniu wszystkich gości, Michael wrócił na tyły domu. Nie rozmawiał ze swoimi dziećmi, zamiast tego odpalił kolejnego papierosa, zadzwonił do swojego ojca i potem do zakładu pogrzebowego. Nie wiedzieć dlaczego. A kilka minut później rozpłynął się w powietrzu. Funkcjonariusze nie zauważyli początkowo jego zniknięcia, ponieważ na terenie posiadłości zebrało się wiele osób, w tym ratownicy, policjanci, rodzina, sąsiedzi itd. Michael bez trudu zniknął w tłumie. Kiedy Jen została przewieziona do szpitala, udało się przywrócić bicie serca, ale kiedy serce znów zaczęło pompować krew, okazało się, że z tyłu głowy wycieka krew. Jen musiała doznać urazu wcześniej, ale przy basenie, ani w basenie, nie znaleziono krwi. W tym samym czasie funkcjonariusz analizował miejsce zdarzenia. Nie było nigdzie krwi, to na pewno. Jen w jakiś sposób znalazła się w basenie, chociaż nie miała się tam znaleźć. Nie piła tego dnia, nie czuła się źle, więc może poślizgnęła się, uderzyła głową o posadzkę i wpadła do basenu? Nic na to nie wskazywało. Było czysto. Perfekcyjnie, jak będzie później opisywać policjant. Kałuża wody powstała w miejscu, gdzie wcześniej leżała Jen, ale nigdzie indziej nie było wody, więc kobieta się nie poślizgnęła. Nigdzie nie było krwi, a kobieta na pewno krwawiła po uderzeniu się w głowę. Więc co tak naprawdę się stało? Znaleziono niedaleko basenu telefon Jen, a obok niego okulary do czytania. Kiedy policjant zabezpieczył te dowody, zauważył Michaela. Mężczyzna niósł wiadro z czymś, co miało bardzo nieprzyjemny, taki żrący zapach. Był to prawdopodobnie wybielacz. Śledczy dostrzegł jeszcze jeden szczegół. W wiadrze znajdował się dywan, ociekający krwią. W tamtym czasie było niewiele informacji, śledczy wiedzieli tylko tyle, że godzinę po przewiezieniu Jen do szpitala oficjalnie uznano kobietę za zmarłą. Z tyłu głowy była rana i to dosyć duża, jednak nie było na ten temat wiadomo nic więcej. Trzeba było poczekać na autopsję. Na drugi dzień, czyli 23 lipca, Michael pojechał na komisariat policji i tam został przesłuchany. Opowiedział dokładnie tę samą historię, co poprzedniego dnia. Śledczy zauważyli, że pomimo tego, że Michael wydawał się spokojny, jego zachowanie wzbudzało podejrzenia. Nie pojechał on do szpitala, nawet nie zapytał śledczych o stan zdrowia swojej żony, co było dziwne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Funkcjonariusze zapytali, czy mogą przeszukać jego dom. Michael zgodził się, pomimo tego, że nie musiał i w tamtym czasie było to kluczowe dla śledczych, ponieważ nie mieli oni nakazu przeszukania i liczyli na to, że znajdą coś, czego na przykład Michael nie zdążył ukryć. Jeśli chodzi o wizyty na komisariacie, to w raporcie policyjnym zapisano, że Michael miał 3 zadrapania na twarzy.
Kiedy zapytano go o to, dlaczego ma podrapaną twarz, odpowiedział, że jedno z jego dzieci podrapało go, kiedy bawili się na basenie. Autopsja zostanie przeprowadzona kilka dni później i dopiero pod koniec lipca wyjdzie na jaw, że na jednej ręce Jen miała tylko 3 paznokcie, bo 2 straciła w wyniku jakiegoś wypadku kilka lat wcześniej. Ale nie uprzedzając faktów, jeszcze tego samego dnia, czyli 23 lipca, przeszukano cały dom rodziny Roseboro oraz teren przy basenie. Nie znaleziono żadnych dowodów, wszystko wyglądało normalnie. Było czysto, ale śledczy zauważyli, że jest wręcz nienormalnie czysto, tak jakby ktoś dosłownie szorował podłogi. Pomimo tego, że śledczy dokładnie przeanalizowali teren za domem, czyli przy basenie, nie znaleziono plamy krwi. Znaleziono tylko kilka malutkich kropelek krwi na liściu jednej z roślin. Śledczy zaczęli wypytywać sąsiadów rodziny Roseboro, czy coś widzieli tamtego dnia. Próbowali też wypytać członków rodziny Michaela, w tym jego rodziców, czy może coś wiedzą, ale oni nie chcieli nic mówić. Pojawił się kolejny problem, bo zeznania świadków nie pokrywały się z tym, co mówił Michael. Jeden z sąsiadów, mieszkający najbliżej rodziny, powiedział, że tamtego dnia pochodnie nie były zapalone, na co zwrócił uwagę, bo zarówno Jen, jak i Michael często zapraszali swoich przyjaciół i pochodnie były zapalone do późnej nocy niemal każdego dnia. Policji udało się dotrzeć do sąsiadki, która zgłosiła, że około godziny 22:30 22 lipca, czyli tamtej nocy, usłyszała coś, co brzmiało jak kobiecy krzyk. Wydawało jej się, że słyszy ten dźwięk z domu rodziny Roseboro, ale kiedy wyszła na balkon, niczego nie zauważyła. Przez kilka dni śledczy bazowali na tych kilku szczegółach, aż w końcu na policję zgłosił się ktoś, kto powiedział, że Michael od wielu lat miał romans, ale od jakiegoś roku spotyka się z kochanką, która nazywa się Angela Fang. Mieszkała ona tuż obok domu pogrzebowego prowadzonego przez Michaela, a kiedy śledczym udało się do niej dotrzeć, powiedziała, że poznała Michaela kilka lat wcześniej na imprezie, ale zaczęła się z nim spotykać dopiero w 2008 roku. Tutaj źródła różnie podają, czy był to 2007 czy 2008 rok. Kiedy śledczy przyjechali do domu Angeli, dowiedzieli się, że akurat kobieta pakowała się na wyjazd, miała na kilka dni wyjechać z dziećmi oraz z mężem. Angela poprosiła śledczych, aby wyszli zanim jej mąż wróci do domu, bo jak powiedziała, nie wiedział on o romansie, co nie było prawdą, i powiedziała, że potrzebuje kilku dni na wyjawienie mężowi prawdy. Pomimo tego, że prowadzono śledztwo w sprawie śmierci Jen Roseboro, Angela Fang wyjechała wtedy na kilka dni, a śledczy pojechali za nią. Miała ona motyw, mogła chcieć pozbyć się rywalki i traktowano ją jak potencjalną podejrzaną, jednak szybko okazało się, że kobieta nie ma nic wspólnego ze śmiercią Jen. Wiadomo, że przez cały czas Angela współpracowała ze śledczymi, przekazała im wiele cennych informacji oraz dostarczyła setki, jak nie tysiące, maili od Michaela. Kiedy kobieta przekaże cały stos wydrukowanych rozmów, powie, że to wszystkie wiadomości, jakie ze sobą wymienili, ale to nie będzie prawda, ponieważ okaże się, że przekazała śledczym tylko część wiadomości, a jeszcze wcześniej usunęła wszystkie maile z komputera do pracy. Kobieta była bardzo zła, kiedy okazało się, że Michael wcześniej miał kochanki, bo wcześniej sądziła, że była ona jego drugą ogromną miłością i był on w stanie dla niej zostawić żonę. A tu nagle okazało się, że Michael ma oprócz niej inne kochanki, nie zamierza zostawić Jen, a nawet planuje odnowienie przysięgi ślubnej, o czym wiedzieli przyjaciele oraz członkowie rodziny Michaela. Śledczy wiedzieli, że to Michael zabił Jen, jednak potrzebowali dowodów oraz motywu. Zapytali jego kochankę, czy Michael wcześniej mówił, kiedy dokładnie zamierza powiedzieć żonie, że od niej odchodzi. Nie mieli oni ustalonych ram czasowych, ale Angela zaczęła dostarczać nowe informacje. Para spotykała się albo w hotelach, albo w mieszkaniu należącym do rodziców Angeli i tak było też tego dnia, czyli 22 lipca. Angela i Michael spotkali się w mieszkaniu rodziców, zjedli razem lunch i uprawiali seks. Łącznie spędzili tam około 3 godziny, a następnie Michael pojechał do domu.
Tego samego dnia rozmawiał on z kochanką przez telefon około godziny 21 i wtedy powiedział jej, że nie czuje się dobrze, bo boli go głowa i zamierza pójść spać. Angela nie wiedziała, że Jen nie żyje i kolejnego dnia, 23 lipca, wysłała Michaelowi kilka SMS-ów w stylu: hej, dzień dobry, jak się masz? A kiedy mężczyzna nie odpowiedział, zaczęła się martwić, pomyślała, że coś się stało, więc próbowała się do niego dodzwonić, jednak bez skutku. Zwykle o tej porze, czyli przed południem, Michael był w pracy, więc Angela zadzwoniła do domu pogrzebowego. Dopiero wtedy Michael odebrał i powiedział jej, że Jen poprzedniej nocy utonęła. W ciągu kolejnych kilku tygodni miała okazję porozmawiać z nim tylko kilka razy. Mężczyzna cały czas powtarzał tę samą wersję, czyli twierdził, że jego żona wpadła do basenu. Wtedy do akcji wkroczyli śledczy. Wiedzieli, że Angela jest kimś ważnym w życiu Michaela i jeśli komuś miałby powiedzieć, to albo swoim rodzicom, którzy nie chcieli nic mówić, albo właśnie jej. Więc zaczęli ją zachęcać, aby wypytała Michaela o poprzednie relacje, o inne kochanki, a wtedy mężczyzna powiedział, że wcześniej z nikim się nie spotykał, poza nią oraz żoną. Szybko jednak okazało się, że Angela nie jest tak ważna dla Michaela, jak śledczy początkowo uważali, więc plan z wydobyciem jakichś informacji za pośrednictwem Angeli i tak nie wypalił. 1 sierpnia, czyli trochę ponad tydzień po tym, jak Jen zmarła, Angela zadzwoniła do śledczych i powiedziała, że jest w ciąży. Twierdziła, że ojcem dziecka był Michael. Wysłała śledczym kilka maili, w jednym z nich napisała Michaelowi, że jest w ciąży, a w kolejnych mailach można było przeczytać, że Michael nie jest zadowolony z tego, że będzie miał kolejne dziecko i namawiał Angelę do aborcji. Jak już jesteśmy przy temacie ciąży, to muszę powiedzieć o tym, że nie do końca wiadomo, jak z tą ciążą wyszło, dlatego że kobieta powiedziała śledczym, że prezerwatywa zawiodła i była to, krótko mówiąc, wpadka, a swoim znajomym powiedziała, że celowo zaplanowała tę ciążę, aby Michael zostawił żonę i wziął z nią ślub. Co prawda już wcześniej zaczęli tworzyć jakieś plany odnośnie ślubu. Michael opowiadał, że chciałby, aby ceremonia odbyła się w innym stanie, pokazywał Angeli sukienki, ale w praktyce to Angeli bardziej na tym zależało, a on się nie spieszył. Wracając do historii właściwej, jeszcze tego samego dnia, czyli 1 sierpnia, ze śledczymi skontaktował się adwokat Michaela. Rodzice mężczyzny kilka dni wcześniej znaleźli i opłacili dobrego prawnika, który poradził Michaelowi, aby nie współpracował z policją, ponieważ może być to dla niego obciążające. A 1 sierpnia adwokat oznajmił śledczym, że Michael zamierza pozwać koronera albo lekarza sądowego, kogoś, kto nie zwrócił biżuterii, jaką miała na sobie Jen. Według męża zmarłej kobiety miała ona na sobie naszyjnik oraz bransoletkę o łącznej wartości 40 tysięcy dolarów. W żadnym raporcie policyjnym nie ma informacji na temat biżuterii. Kobieta nie miała nic na sobie poza ubraniami, kiedy została przewieziona do szpitala, więc nie było możliwości, aby ktoś ukradł tę biżuterię. Nikt do końca nie rozumiał, dlaczego mężczyzna chciał zgłosić zaginięcie biżuterii. Prawdopodobnie chodziło o wyłudzenie pieniędzy. Śledczy powiedzieli, że Michael będzie musiał wypełnić raport oraz przedstawić dowód, że Jen nosiła tę biżuterię regularnie. Następnego dnia na komisariacie pojawił się członek rodziny Michaela, nie wiadomo kto to był dokładnie. Miał on przy sobie zdjęcie, na którym Jen miała tę biżuterię i miał podpisać raport, ale śledczy powiedzieli, że Michael będzie musiał stawić się na komisariacie osobiście. Mężczyzna nigdy tego nie zrobił, a kradzież czy też zaginięcie bransoletki oraz naszyjnika nie zostało nigdy oficjalnie zgłoszone. Zgromadzono wystarczająco dużo dowodów i kolejnego dnia, 2 sierpnia 2008 roku, Michael Roseboro został aresztowany. W tamtym momencie dowody były jedynie poszlakowe i dopiero w lutym 2009 roku, kilka miesięcy później, ustalono, że pod paznokciami Jen znajdowało się DNA Michaela. Proces rozpoczął się w lipcu 2009 roku, czyli rok po śmierci Jen. Kochanka Michaela, Angela, zdążyła urodzić dziecko. Badania DNA potwierdziły, że było to dziecko Michaela, co tylko wzmacniało teorię prokuratury.
W ciągu poprzednich kilku miesięcy Angela oraz Michael mieli okazję porozmawiać ze sobą tylko kilka razy. Kobieta miała okazję spotkać się z kochankiem w więzieniu, ale po kilku wizytach w więzieniu uznała, że nie jest zainteresowana tą znajomością i postanowiła zerwać kontakt z Michaelem. Ona i Randall początkowo planowali wziąć rozwód, ale ostatecznie nadal są razem i zeznawali podczas procesu. W lipcu 2009 roku podczas procesu Michael powiedział, że 22 lipca, w noc kiedy Jen zmarła, poszedł wcześniej spać, a następnie po godzinie obudził się i poszedł do toalety. Zobaczył zapalone pochodnie, wtedy zszedł na dół i zauważył ciało Jen. Według obrony między godziną 22, czyli wtedy, kiedy Michael poszedł spać, a godziną 23, kiedy wstał, w domu rodziny Roseboro pojawił się włamywacz. Michael twierdził, że włamywacz skupił się na tyłach domu, pobił Jen, a następnie zamordował ją przy użyciu tępego narzędzia, stąd uraz czaszki, później zabrał jej biżuterię i uciekł. W historii Michaela były pewne luki. Na przykład twierdził, że albo koroner, albo lekarz sądowy ukradł biżuterię Jen. Wcześniej był pewien, że miała ją na sobie, zanim została przewieziona do szpitala, ale skoro to włamywacz ukradł naszyjnik i bransoletkę, to Jen nie mogła ich nosić, kiedy przyjechali ratownicy. Trudno było udowodnić winę Michaela, głównie dlatego, że mężczyzna wcześniej nie był karany, a przyjaciele oraz członkowie rodziny twierdzili, że para była idealna. Teoria prokuratury była taka. Kiedy dzieci poszły spać, Michael zaatakował swoją żonę tępym narzędziem w domu. Uderzył ją w tył głowy, uderzenie jednak jej nie zabiło, więc ją udusił, a następnie wrzucił ciało do basenu. Ta teoria była bardzo prawdopodobna, dlatego że podczas autopsji okazało się, że w płucach Jen nie było wody. To kluczowa informacja, dlatego że jeśli kobieta by utonęła, to w jej płucach byłaby woda, a autopsja potwierdziła, że oprócz tego została ona uduszona. Po tym jak Michael umieścił ciało żony w basenie, zajął się sprzątaniem całego domu. Przed przyjazdem ratowników oraz policji udało mu się usunąć dywan, który później zostanie wyczyszczony wybielaczem. Wybielaczem została potraktowana też cała podłoga, stąd później ten intensywny, żrący zapach. Po oczyszczeniu miejsca zbrodni Michael poszedł na tył domu oraz zapalił światła, aby mieć pewną podkładkę. Kilka minut po 23 zadzwonił na numer alarmowy, a resztę znacie. Jaki miał motyw? Cóż, było ich kilka. Po pierwsze, nie chciał stracić opieki nad dziećmi, a dzieci były bardzo ważne w jego życiu. Po drugie, nie chciał dzielić się z żoną majątkiem i nie chciał jej utrzymywać po rozwodzie. Po trzecie, chciał ułożyć nowe życie z kochanką. Prokuratura podważyła niektóre elementy historii Michaela. Udowodniono, że tamtego dnia, czyli 22 lipca, Jen nie miała na sobie ani naszyjnika, ani bransoletki. Dowodem było nagranie z monitoringu z jakiegoś sklepu z tamtego dnia. Kolejną ważną kwestią było zapalenie pochodni. Jeden z sąsiadów zeznał, że te pochodnie zostały zapalone tylko na chwilę. Oznaczałoby to, że włamywacz je zapalił, co nie miało sensu. Po kilku godzinach ława przysięgłych uznała, że Michael Roseboro zabił swoją żonę. Oficjalnie we wrześniu 2009 roku Michael został skazany na dożywocie. Nie może on ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Jeśli chodzi o Michaela, to w 2011 roku usiłował on złożyć apelację, prosił o ponowny proces, a głównym argumentem było to, że dwóch członków ławy przysięgłych zamieściło posty na Facebooku w czasie trwania procesu, co w niektórych przypadkach może prowadzić do unieważnienia wyroku. W tym przypadku żadna z osób nie napisała nic o samym procesie czy o sprawie. Jeden członek napisał, że jest zmęczony, bo proces ciągnie się od kilku godzin, a drugi napisał, że gardzi on obowiązkami członków ławy przysięgłych. Na tej podstawie sąd odrzucił wniosek Michaela. Jeśli chodzi o dalsze losy bohaterów tego podcastu, to trójka dzieci państwa Roseboro jest wychowywana przez siostrę Jen, Suzy, i mówię trójkę, ponieważ najstarszy syn, czyli Samuel, był w momencie śmierci Jen prawie dorosły i mieszkał już sam.
Do niedawna, nie wiem jak jest teraz, dzieci mieszkały z ciocią w domu, w którym się wychowywały, czyli w tym domu, w którym zginęła Jen. Był to dom, który kobieta dostała od swoich rodziców i w którym sama się wychowywała. Susie, czyli jej siostra, powiedziała, że dzieci przeżyły tak dużą traumę, że nie chciała, aby zmieniały miejsce zamieszkania, co byłoby dodatkowym stresorem. Powiedziała też w wywiadzie, że obawiała się na początku, że dzieci będą bać się basenu z oczywistych powodów, ale nic takiego nie miało miejsca, bo dzieci mówią, że to nie basen jest problemem, tylko ich ojciec. Susie założyła fundację, która nazywa się Krąg Przyjaciół Jen. Fundacja ta zajmuje się pomocą dzieciom, które straciły rodziców albo doświadczyły przemocy. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę Michaela, to jego rodzice do dzisiaj uważają, że ich syn jest niewinny. Kilka lat temu sprzedali dom pogrzebowy, ale nie wiadomo, czy to dlatego, że musieli opłacić prawników Michaela, czy dlatego, że nie mieli już klientów. Jeśli chodzi o Angelę, czyli o kochankę mężczyzny, to nadal jest ona w związku małżeńskim z Randallem. Para wychowuje dwójkę swoich dzieci oraz dziecko Angeli i Michaela. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy i jestem ciekawa, co myślicie o tej historii. Czekam na Wasze komentarze, na dyskusje. Zachęcam do zostawienia łapki w górę czy do zostawienia subskrypcji. Bardzo dziękuję wszystkim za przesłuchanie tego podcastu do końca. Ja się z Wami żegnam, życzę miłego dnia i do usłyszenia.